Jak daleko powinna iść współpraca polsko-ukraińska po wojnie? Czy mówienie o federacji jest czymś niebezpiecznym? Czy to dobry pomysł? Dziś debata układu otwartego, na którą Państwo długo czekali. Debata tu w studio blisko, nagrana w sercu Warszawy na Marszałkowskiej, ale zanim ją zaczniemy, jedno ważne ogłoszenie. 11 maja o godzinie 17 będę nagrywał pierwsze w historii, niedługiej, ale prawie dwuletniej historii układu otwartego, e, nagranie z publicznością we Wrocławiu. Wyjazdowy układ otwarty. Z udziałem publiczności. Publiczność będzie mogła zadawać pytanie. 11 maja organizuje to spotkanie razem z Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej. Bardzo dziękuję współorganizatorom. Specjalnym gościem tego będzie Wrocławiak, nie byle jaki. Pisarz, autor kryminałów Marek Krajewski. Ale będziemy rozmawiać nie tylko o kryminałach, będziemy też rozmawiać o Ukrainie, o tym, co dzieje się współcześnie w świecie, jak na to patrzy pisarz. Będzie też spotkanie publiczności ze mną. Będziecie Państwo mi mogli zadawać pytania. Opowiem o tym, co się dzieje z Układem Otwartym. Odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Serdecznie zapraszam. 11 maja, godzina 17 we Wrocławiu. A teraz już debata. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Ekwadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, która tę debatę sprowokowała. E, I Marek Budzisz, e, Strategian Future, witajcie. Bardzo dziękuję, Bardzo dziękuję. E, e, że zgodziliście się, bo historia tej debaty jest taka, że po rozmowie e, z Markiem Agnieszka się odezwała na Twitterze, po czym ja zaprosiłem Agnieszkę do studia i umówiliśmy się na wspólną debatę. Bardzo się cieszę, ale... Zacznijmy od zupełnie innego o, tematu, nie Federacji Polsko-Ukraińskiej czy współpracy polsko-ukraińskiej, tylko pewnego wspomnienia, bo przed chwilą Marek Budzisz o to zdradził e, przy okazji tematu debata, że był wydawcą słynnej debaty Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy w 1995 roku. Da, dawne czasy. Myślę, że już mało kto pamięta, że taka debata miała miejsce. No, ona została zapamiętana ze względu na dość kwieciste wypowiedzi ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy pod adresem pretendenta. W związku z tym to zapamiętano. Natomiast sama debata była pewnym nowym, nową formą tak, uważam. Ale to było tyle emocji. Ja to pamiętam niestety. Agnieszka nie może tego pamiętać. Jak więc... to nie... <laughs> Oczywiście, że pamiętam. Zresztą potem pamiętam wypowiedzi Lecha Wałęsy, który wspominał bardzo dobrze tą debatę odnośnie przede wszystkim tego, że nie podał ręki, a potem, tak. no, podał rękę, tylko że za kulisami. Jak to było ostatecznie. Ja siedziałem w reżyserce, w związku z tym nie widziałem tego momentu, kiedy on wszedł i tej in interakcji. Um, w moim odczuciu celowo, znaczy intencją sztabu Aleksandra Kwaśniewskiego, było zdenerwowanie Lecha Wałęsy i wyprowadzenie go, go z równowagi, wykorzystanie słabych punktów. Powiedziałbym pewnego rodzaju przeczulenie na własnym tle prezydenta Wałęsy. Jest słabym punktem, jeśli to przeciwnik polityczny wykorzysta. Prezydent Wałęsa przyszedł pierwszy na debatę, a Aleksander Kwaśniewski się spóźnił, celowo oczywiście. Co Bałęsa odebrał jako despekt wobec urzędu prezydenta, no bo on był wówczas urzędującym tak. prezydentem. I co go wyprowadziło z równowagi? W gruncie rzeczy, w moim odczuciu, bo pamiętam jakie były wyniki, wyniki były nie, to, to nie była wielka różnica, to go chyba pozbawiło drugiej kadencji, tak. dlatego że ta, ta pierwsza debata była z. Przegrane przez, przez Ale była to debata spektakularna tak. i pamiętam, teraz jestem w roli prowadzącego, że prowadzący e, 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 ówczesny prezes telewizji Wiesław Walędziak, e, zapowiadając, było nieprawdopodobne, nieprawdopodobne napięcie, i on mówi: i witam Państwa, Aleksander Wałęsa. No więc e, tutaj, tam sztab Kwaśniewskiego zrobił rozmaite sztuczki, żeby zdenerwować e, e, przeciwnika, czy. Jakby, Partnera w dyskusji. Tutaj takich sztuczek nie było, co więcej. Podaliśmy sobie ręce. Podali sobie Państwo sobie podali ręce, a co więcej przeszli na ty i w ogóle była bardzo miła rozmowa to już Zobaczymy, zdradzę, jak więc, będzie się rozwijać dalej z e, Więc z punktu widzenia prowadzącego powiem podnosić temperaturę, a tutaj jest bardzo miło i przyjemnie. Dobrze, przejdźmy do, do rzeczy. Chwyćmy byka za rogi mówi cała. Ten, to nasze spotkanie wzięło się od, od tego. Ty, Marku, powiedziałeś o tym, że powinniśmy myśleć o idei Federacji Polsko-Ukraińskiej. Więc może, jeśli Agnieszko pozwoli, to proszę powinien najpierw kobiecie oddać głos, ale żeby najpierw Marek prowadził, żeby powiedział, co miał na myśli, żebyśmy nie krążyli wokół rzeczy, które nie padły, albo których ty nie miałeś w głowie. No tak. to trzeba poczynić kilka zastrzeżeń, które ja staram się czynić za każdym razem, kiedy o tym mówię, ale mam też taką Taką świadomość, czy takie wrażenie, że te moje zastrzeżenia nie są tak mocno słyszane jak, jak pewna terminologia. I w związku z tym potem dyskusja jest krąży wokół kwestii terminologicznych, a nie wokół istoty sprawy. Więc czynię następujące zastrzeżenia? Otóż po pierwsze. Formułowałem i formułuję pewne pro, pro, propozycje w toku debaty publicznej w artykułach o charakterze publicystycznym, a nie, a nie naukowym, a w związku z tym czuję się zwolniony do pewnego stopnia z obowiązku naukowej precyzji sformu, sformułowań, z czego oczywiście nie należy wywodzić, e, iż postuluję brak odpowiedzialności za słowo, czy, co mi e, zresztą e, e, słusznie za, zarzucono. Tylko tu też jest kontekst istotny. Ja w tym artykule pisałem, powołując konkretne przykłady urzędników państwowych, osób publicznych. Pisałem o słowach wojewody lubelskiego, pisałem o słowach eurokomisarza i ministra rolnictwa. Publicysta, ktoś tak jak ja zainteresowany debatą. E, 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 y, Sytuuje się na nieco innym poziomie. Ta, 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 ta różnica, czy ta dystynkcja, w moim odczuciu, powinna być, być, y, być zauważona. I trzeci, wreszcie, element, który zawsze y, y, podkreślam. Otóż, ja w gruncie rzeczy nie przywiązuję się do pewnego desygnatu pojęciowego, który kryje się za sformułowaniem federacja. Ja zresztą używam też. Y, Mówię też o wspólnocie na wzór brytyjskiego Commonwealthu. Ale generalnie, w moim odczuciu, istotny jest pewien problem, istotna jest debata publiczna, jak rozwiązać ten problem. Tym problemem jest model relacji polsko-ukraińskich w przyszłości i wszystkie wyzwania, które się z, tym, się z tym wiążą. Wcale nie uważam, żebym miał rację. Widzę ryzyka, widzę różne. Z tym związane problemy. I w gruncie rzeczy ten model docelowy jest, jest dzisiaj nam, nam nieznany. Więc w tym sensie może powstać nowa jakość, którą za lat kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt historycy ustroju być może zakwalifikują do jakiejś nowej formuły federacyjnej, a być może w ogóle wymyślą. Inne rozwiązania. W ogóle, jak zacząłem o tym pisać, powoływałem się choćby na przykład Unii Europejskiej, która była projektowana jako znacznie mniej ambitny projekt, niż ona jest nią, nią dzisiaj. Ale tu nie chodzi o to, żeby podporządkować życie definicją, które dzisiaj możemy zbudować, tylko żeby szukać rozwiązania pewnych rysujących się i już istniejących problemów. I w moim odczuciu to jest znacznie w ogóle ważniejsze szukanie odpowiedzi na to, jak te relacje mają się układać, do czego dążymy, gdzie widzimy zagrożenia, co musimy przedsięwziąć jako społeczność polityczna, jakim jest naród polski, jak się sami też musimy zmienić, jak musimy zmienić nasze państwo, bo, bo te wszystkie obszary są, w moim odczuciu, będą poddawane próbom, nawet jeśli, jeśli tego nie, nie dostrzegamy, więc też używałem w naszej rozmowie w gruncie rzeczy takiego porównania do tej słynnej definicji Bernsteina niemieckiego socjaldemokraty, że w gruncie rzeczy ruch jest wszystkim, a cel niczym. A w związku z tym chodzi o to, żebyśmy w sposób świadomy podążali w pewnym kierunku, a ja rozumiem przez to, żebyśmy zbudowali, w sensie jako państwo, pewną strategię działania. Strategii działania państwa moim zdaniem nie zbuduje się, jeśli to nie zostanie poprzedzone debatą publiczną. A do czego prowadzi brak strategii? Widzę, że, wydaje mi się, że już to zaczynamy dostrzegać, choćby na przykładzie tego kryzysu z ukraińskim zbożem, ale nie wyłącznie. To dominacja pewnego doraźnego podejścia, a nie myślenia strategicznego, tak ja to oceniam, jest potencjalnie groźna, jeśli chodzi o o naszą przyszłość. Agnieszko, czy yy, bo to jakby trochę yy, Marek wytłumaczył, yy, jakby w, ja, co, co miał na myśli, niemniej ty zarzuciłaś, i ja przyznam, że w tym widzę pewne, pewną słuszność, jakby, yy, że słowa, rzucanie pewnych słów, pewnych sformułowań ma znaczenie i może być odbierane dokładnie tak, jak sam powiedziałeś, tak? że, że ty wytłumaczyłeś bardzo Dokładnie o co ci chodzi, ale ponieważ to padło jedno sformułowanie, to ona wchodzi do obiegu publicznego i już sobie wszyscy myślą, no tak, to budzisz mówi, żeby to jest jedno państwo utworzyć w przyszłym roku, tak? I teraz Ukraińcy to słyszą i myślą sobie, no nie, to Polacy nam to szykują, Agnieszko. Tak. No więc ja dziękuję za zaproszenie do tej debaty i też dziękuję za to, że, że, że ona się odbywa. Moje stanowisko jest takie, że w szczególności właśnie osoby kształtujące debatę publiczną powinny ustalić i zważać właśnie na nie tyle na definicję, bo wiadomo, że naukowcy to tam siedzą w tych wszystkich książkach i wyliczają, jaka jest definicja kropki. Natomiast nie o to chodzi, żeby być tak bardzo, bardzo skrupulatnym, bo tych definicji jest bardzo dużo. Jakbyśmy się musieli spierać o ilość definicji, to prawdopodobnie byśmy tutaj tę debatę prowadzili bardzo długo. Natomiast co do zasady, używanie pewnych słów albo właśnie pojęć, które mogą być mylnie zrozumiane, w szczególności przez takie osoby, tutaj. Trochę deprecjonujesz swoją rolę, bo mówiąc, że jesteś osobą tylko i wyłącznie hmm, publicystyczną, jednak kształtujesz debatę publiczną w Polsce poprzez swój swoje udział w różnych debatach i ludzie cię słuchają i piszą i odnoszą się, mówiąc na zasadzie takiej, bo śledzę tę debatę, pomysł Marka Bucisza Federacji Polski z Ukrainy. I teraz to już, bo to jest, też nie jest nowa, bo to już jest taki drugi Drugi taki element naszej debaty, który się przetacza w, w Twitterze i w ogóle w, naszej, w Polsce, bo on chyba kilka miesięcy po Twoim pierwszym artykule, no chyba, tak, tak, prawda, tak. Pojawił się, potem był wysyp takiej kontr różnych też wypowiedzi. Zgadzam się, że niektórzy zarzucają zbyt daleko idące Pomysły co do Twoich sformułowań, ale właśnie osoby, które kształtują debatę, moim zdaniem, jeszcze mają większą odpowiedzialność za to, co na przykład mówią niektórzy politycy, bo politycy nie zawsze trzymają się tych definicji, nie są politologami, nie, są, nie mają tego bagażu, który kształtuje debatę publiczną. A w związku z tym ja nie pretenduję do tej osoby, która kształtuje debatę publiczną, niemniej jednak właśnie od tej debaty publicznej, która jest potrzebna, i tutaj się zgadzam, właśnie uważanie na to, w jaki sposób nazywamy pewne rzeczy, mogą na przyszłość tę strategię w moim przekonaniu popsuć. Bo mówiąc o, nazywając to federacją, to mówimy o tym, że. Chcemy stworzyć państwo, jedno państwo, bo tak to jest z definicji. I dlatego tyle nawet hejtu się posypało po, po pierwszym artykule i teraz też. Bo się to kojarzy jednoznacznie jako nie ruch, <grytko> tylko kojarzy się jako stworzenie jakiejś tam w przyszłości, owszem, ale federacji, tak na kształt, nie wiem, Rosyjskiej Federacji. Federalnej Republiki. Inaczej amerykańskiej. Albo amerykańskiej. W każdym bądź razie ludzie w debacie publicznej, jakby odbiorcy naszych debat, artykułów, zaczynają rozumieć prostym sformułowaniem. I nawet jeżeli mu nazywamy słowo unia. Europejska. To potem na przykład w badaniach, i to też wychodziło czy na Ukrainie czy, czy w Mołdawii, że ludzie w badaniach opinii publicznej mówili, że jednocześnie chcieliby wstąpić do Unii Europejskiej i do euroazjatyckiej unii gospodarczej, bo nie rozumieli różnicy między jednym procesem a drugim i odpowiedzialność osób, które kształtują debatę publiczną, właśnie polega na tym, żeby powiedzieć. Unia, jak się wstępuje do Unii Europejskiej, to już nie można sobie tworzyć jakiejś tam Unii innej, bo to jest zasadnicza, duża różnica między jednym a drugim. W związku z tym, ja przychodząc tutaj i zgadzając się z tym, że musimy mieć aktywną politykę wschodnią, musimy wykształtować jakiś model, nazywając błędnie te rzeczy, możemy po prostu popsuć na samym początku albo być źle zrozumiani. Albo przez Ukraińców, albo też przez część Polaków, bo moim zdaniem wielu Polaków może powiedzieć: Nie, nie, to jest krok za daleko. My chcemy mieć dobre relacje z Ukrainą, chcemy być aktywni, chcemy wysyłać tam swoje produkty, chcemy, żeby nasz biznes był tam obecny, ale federacja to jest krok za daleko. Marku. Wydaje mi się, że nie, nie na tym polega główny problem, przed którym dzisiaj stoimy jako wspólnota polityczna. Wydaje mi się, że głównym problemem jest to, że my podejmujemy pewne działania, czy władze podejmują pewne działania, nie definiując celów strategicznych. A różnica między moim pierwszym artykułem i tym, co powiedziałem u, u Igora, ona wynika z Faktu, że w tym pierwszym artykule, gdzie, gdzie napisałem o koncepcji federacyjnej, wychodziłem z założenia, iż to jest zapewne jeden z kilku modeli rozwiązania tych problemów o charakterze strategicznym, związanych z wojną, z zakończeniem wojny, z ładem bezpieczeństwa w, w naszym regionie, który może być rozwiązaniem konkretnych. Konkretnych kwestii, jakich kwestii to mogę zaraz, zaraz powiedzieć. Natomiast w tym drugim wywiadzie, czy w drugiej rozmowie, kiedy znów, znów do tego wróciłem, to byłoby dobrze, żebyśmy pamiętali, że ona się odbyła, ta rozmowa po wizycie prezydenta Załęckiego. Ja, mówiąc o pewnym ruchu federacyjnym, już tym razem opisywałem, moim zdaniem, realizowaną politykę władz. To są dwie dość zasadniczo istotne, istotne kwestie. Ja uważam, iż władza realizując politykę zbliżenia z Ukrainą, ale jednocześnie unikając dyskusji na temat pewnego modelu docelowego, po pierwsze, ryzykuje, iż to właśnie jej działania nie będą działaniami zrozumiałymi. Po drugie, ryzykuje, iż będą, będą nami rządziły pewne doraźne interesy. To bardzo dobrze było widać w kwestii właśnie zboża ukraińskiego i nadal wydaje mi się, jest to, jest to, jest to wygodne, dlatego że polityka państwowa zakłada pewną hierarchię celów i też hierarchię interesów. Nie osiągniemy wszystkiego w tym samym czasie. Musimy z, z pewnych rzeczy rezygnować albo na niektóre obszary kłaść większy nacisk. A ja mam wrażenie, tak jak obserwuję debaty w Polsce, że my ideę dobrej współpracy rozumiemy w kategoriach, że ta dobra współpraca będzie oznaczała, iż to teraz my wszystkie nasze interesy i kontrowersje, które przecież mają miejsce z, z Ukrainą, rozwiążemy po naszej myśli. Rozwiążemy po naszej myśli kwestię zboża, rozwiążemy po naszej myśli kwestię wołyńską, wszystkie kwestie upamiętnień Polaków na, na Ukrainie. Będziemy korzystać na odbudowie Ukrainy, będziemy korzystać też na pewnym przesunięciu inwestycyjnym firm ukraińskich do Polski. To jest w moim odczuciu wizja. Sielankowa, tylko że nieprawdziwa. Znaczy... Ale ja w ogóle jej nie zauważam. <laughs> znaczy, ja, ja nie na, nie... To, co pan teraz opisuje. Przepraszam, ty bo jeszcze się nie przyzwyczaiłam. E, przepraszam, że ci przerwę, ale e, to, co teraz opisujesz, to w ogóle nie zostało w żaden sposób nazwane. To są takie symbole, które e, się pojawiają w debacie życzeniowe jak najbardziej, które mówią, że no dobrze by było, gdyby. I tego no, nikt nie nazywa. Odczytuję, ja tak odczytuję nastawienie polskiej opinii publicznej. W tym sensie uważam, iż ono jest nierealistyczne. Znaczy nastąpi w pewnym momencie zderzenie realnych interesów, różnych nieraz, i nieraz konfliktowych, z takim oczekiwaniem, że... Z racji naszego zaangażowania we wsparcie Ukrainy, wszystkie problemy powinny być automatycznie i to jeszcze najlepiej po naszej myśli rozwiązane. Ja uważam fakt tego zderzenia za potencjalnie groźny, nie, dlatego, że to uruchamia pewne polityki po prostu doraźne, które będą działały przeciwko temu zbliżeniu. E, można zbliżenie polsko-ukraińskie planować. I organizować, jeżeli ludzie mają świadomość pewnego pola wyboru. Z niektórych rzeczy trzeba będzie zrezygnować, na niektóre być może trzeba będzie kłaść większy nacisk, a, ale nie uda się wszystkiego naraz. I w tym sensie, w moim odczuciu, pewna debata jest nam niezbędna, dlatego że ja uważam, iż pro, pro, prowadząc dalej taką politykę, jak prowadzimy wobec Ukrainy i wobec wspierania Ukrainy, możemy znaleźć się za jakiś czas. Na poziomie starcia interesów i odwrócenia się istotnej części polskiej opinii publicznej od samej idei zbliżenia polsko-ukraińskiego. Dlatego, że te, inter, te różnice interesów będą się, się nawarstwiały. Ja uważam, być może naiwnie, że do, żeby to przełamywać, no, potrzebna jest uczciwa debata, potrzebne jest e, 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 przedstawienie sytuacji, potrzebna jest wiedza. Potrzebna jest też odpowiedź na pytanie, co my możemy lepiej robić, a nie tylko, co, co druga strona powinna z wdzięczności robić, i tak dalej. To jest pewien proces budowania świadomości partnera, znaczy tego, jakiego, jakie on ma ograniczenia, jakie tam są wyzwania, ale też i świadomości tego, czego my. Co my powinniśmy, powinniśmy zrobić. W tym sensie debata moim zdaniem jest, jest kluczowa. Natomiast taka jest moja ocena. My mamy dzisiaj ze sloganem do czynienia. Znaczy, mówi się o, o, o konieczności współpracy i wykonuje się pewne, pewne działania. Ja uważam, że generalnie w dobrym kierunku. Tylko problem polega na tym, że ja nie jestem przekonany boję się tego. Czy ludzie rzeczywiście jakby mają świadomość, że my idziemy już w tym kierunku, o którym ja mówiłem, jako pewnym kierunku w gruncie rzeczy federacyjnym? Bo jeżeli przyjąć, i to już ostatnie zdanie, że Ukraina znajdzie się w Unii Europejskiej i znajdzie się w, w NATO, nie wiemy kiedy, no to w gruncie rzeczy będziemy mm, tworzyli taki obszar sfederalizowany, bo też trzeba uczciwie powiedzieć, w którą stronę idzie Unia Europejska. To jest drugi problem. Problem polegający na tym, że dlatego o tym mówię, że rząd obecny utrzymuje retorykę na, inną niż, real, niż realną politykę, realizuje, jeśli chodzi o Unię Europejską. Bo jeśli chodzi o politykę wobec Unii Europejskiej, to rząd Morawieckiego realizuje politykę na rzecz zwiększenia stopnia integracji Unii Europejskiej w szeregu decyzjach, które, które podejmuje. Natomiast retorycznie uprawia retorykę, że oczekuje zupełnie innego kształtu Unii Europejskiej. Te dwa obszary się nam rozjeżdżają niestety. Jeżeli to samo nastąpi w przypadku Ukrainy, no to wtedy będziemy jako wspólnota polityczna w bardzo poważnym, uważam, kryzysie myślenia. No dobrze, to Mogę? co mamy... Tak, już pozwól, <grym> wtrącę jedną rzecz, żeby też pokierować tę tak, rozmowę w, w, kierunku, w jakimś kierunku. Kiedy Ukraina zostanie przyjęta kiedyś, kiedyś do Unii Europejskiej i do NATO, to pewnie ten problem się, znaczy będzie zupełnie inny, ale to się stanie za lat. To no na pewno nie rok, dwa, trzy. Nie? To, to jest problem bardzo, bardzo długo, długofalowy. Jak wobec tego budować tę naszą współpracę w sytuacji, kiedy jedno z państw jest członkiem? Unii Europejskiej, drugie nim nie jest. Jedno ma bardzo wiele ograniczeń i swobód z tym związanych, ale w ramach Unii Europejskiej, drugie jest poza. Funkcjonuje w innym systemie. I chociaż prezydent Powiat mówi dobra, chciałem, żeby granice były otwarte, prawda? I żeby ten przepływ był różny, no to też wielu rzeczy po prostu nie można e, zrobić, bo jesteśmy w różnych systemach. Tak? Znaczy, w jaki sposób doprowadzać do tego zbliżenia, kiedy jeszcze. Zakładam, że wojna się zakończy nie dyskutujmy teraz, jak się zakończy, może to potem też o tym porozmawiamy, ale jak do tego momentu jakby się zbliżać w sposób rozsądny, i taki, żeby to miało sens i było ułożone jakoś. Tak. Będąc zwolenniczką tego, że polska polityka wschodnia musi być aktywna, proaktywna, będę się trzymała jednak tego, że. Nazywanie tego federacją albo nawet konfederacją, tych oczekiwań ze strony czy polskiej debaty, czy opinii publicznej e, będziemy mieć więcej. Bo jeżeli nazwiemy to jakąś pogłębioną integracją z Ukrainą i pod szyldem. Jeszcze większej integracji z Ukrainą, która jest zdewastowana teraz wojną, i nakładamy tym samym jeszcze większe obciążenia finansowe na samą Polskę, tym bardziej w tej debacie e, oczekiwań Polaków możemy mieć od razu, na samym początku, zrodzić osoby krytyczne wobec tego procesu, któremu, jak rozumiem, obydwoje sprzyjamy. I w związku z tym mówi, że nie ma pomysłów i na, na ten, to w jaki sposób chcemy z Ukrainą współpracować. Natomiast model włączania albo procesu, bo to jest będzie proces bardzo długi, włączania Ukrainy do um, euroatlantyckiego systemu. To nie będzie od razu wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, ale chociażby włączenie, czy też dołączenie Ukrainy, dopuszczenie do wolnego rynku, czego konsekwencje niestety, nieprzygotowanie tego w Polsce widzimy obecnie w kwestii rolnej. I a ja uważam, że te oczekiwania będą się nam rozjeżdżać nie tylko po stronie polskiej, ale jeżeli nazwiemy to jakąś, właśnie federacją, to możemy tych oczekiwań mieć więcej niż jeżeli będziemy to robić w ramach procesów nie tylko krajowych, ale unijnych. Zawsze będziemy mogli powiedzieć, że. To jest długi proces, który nie zależy tylko od nas, ale zależy też od naszych partnerów z Europy Zachodniej, bo, i tu trzeba sobie powiedzieć to otwarcie, ukraińscy rolnicy, może nie tyle rolnicy, ale w wielu aspektach Ukraina już po wojnie, bo teraz jest sytuacja nadzwyczajna, ale po wojnie będzie dla nas w wielu obszarach konkurencją. I to w jaki sposób my, procesie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej zabezpieczymy naszych producentów, naszych rolników i nasze inne sektory gospodarki, będzie właśnie eliminować te, albo przynajmniej ograniczać te no, zawyżone oczekiwania, albo przynajmniej próbować zabezpieczać e, interesy, o których rozmawiamy, którym jakby sprzyjamy, żeby jednocześnie mieć ukraiński Rynek otwarty. Oni też będą obawiać się tego, czego my obawialiśmy się, jak chodziliśmy do Unii Europejskiej, że wykupią Niemcy nasze ziemie i tak dalej. Pamiętamy ten cały proces. Niemniej jednak, a te interesy na pewno będą musiały w jakiś tam sposób się ścierać. Druga sprawa. Zwłaszcza, że mogę wejść w słowo, bo myślę, że po stronie ukraińskiej te ambicje będą ogromne, dużo, tak. dużo większe niż u nas, no bo tam jest głód tej. Niepodległości. Ale to, to, grus, jest, to jest jedna rzecz, ale nawet, niezależności. Na tych, ale nawet na tych konkretach, bo to, w czym to, co rozmawialiśmy ostatnio, to w czym między innymi ta konkurencja ukraińska jest teraz większa, no to tanie produkty rolne, które nie muszą spełniać tych limitów, które, ma, które mają nasi producenci, jeżeli chodzi o środowisko, jeżeli chodzi o nawozy, jeżeli chodzi o GMO, to. Ogranicza naszych rolni, producentów rolnych i muszą spełniać je, co to jest dobre dla naszego zdrowia też, żeby nie było, że nie chcemy mieć mąki z jakimiś pestycydami. A teraz to wcale nie jest takie wykluczone, jeżeli nie wiemy do końca, co zostało przywiezione do Polski. Ale pomijam te, te jakby drobnostki. Kluczowa kwestia jest taka, że oczekiwania i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej, jeżeli mówimy o procesie. Integrowania Ukrainy do Unii Europejskiej będą duże, ale też rozczarowania będą większe po stronie ukraińskiej, mniejsze będą po stronie polskiej. W moim przekonaniu, mówienie o tym, że chcemy tworzyć coś alternatywnego do Unii Europejskiej, może zrodzić zbyt duże. Z dużą niechęć na samym początku i ten cały pomysł aktywnej polityki wschodniej może umrzeć na samym początku. Zacznijmy od kwestii zboża, bo mhm. ona jest ważna. Nie dlatego, że to jest konflikt czy spór pewien między Polską a Ukrainą, bo ona też pokazuje, jaka jest istota tego, tego o, czym, o czym mówimy. Znaczy, po pierwsze, to, że ukraińskie rolnictwo, zwłaszcza w produkcji tak zwanych commodities, czyli tych takich jak, jak ziarno zbóż czy, 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 czy roślin oleistych, jest bardziej konkurencyjne i zawsze będzie bardziej konkurencyjne, to nie było żadną, żadną tajemnicą. Ja sam pisałem o tym duży raport dla Warsaw Enterprise Institute w 2021 roku. To nie jest żadne odkrycie dla każdego, kto. Kto się zajmuje rolnictwem, dlatego, że tam są większe areały, większa produktywność ziemi. Nawet zważywszy na to, że na Ukrainie do tej pory stosowano gdzieś około połowę nawozów w dawkach na hektar, niż, niż w Polsce i znacznie mniej środków ochrony roślin. No, ta produktywność potencjalna ukraińskiego rolnictwa jest znakomicie większa. Po drugie, tam są olbrzymie gospodarstwa. 30 największych gospodarstw, holdingów rolniczych kontroluje bez mała 10 milionów hektarów ziemi. W Polsce całość ziemi rolnej pod uprawami roślinnymi to jest 10,5 miliona. Pokazuje, pokazuje tę różnicę. O tym mówiłem, nie ma co do tego, do, do tego wracać. Ceny komodyty referują się do rynków globalnych, nie referują się do, 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 rynku, do rynku lokalnego. W związku z tym myślenie, że Polski rząd jest w stanie sterować tymi cenami, tak, żeby one zadowalały polskich rolników. Jest w moim odczuciu ich oszukiwaniem tychże, tychże rolników. Po drugie, i na to trzeba zwrócić uwagę, ja miałem w piątek spotkanie zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Gospodarczą. Tam byli przedsiębiorcy, którzy między innymi zajmowali się handlem zbożem, właśnie z Ukrainą. I co mi oni powiedzieli? Otóż. To, że taka ilość zboża technicznego wpłynęła na polski rynek, było pochodną stanowiska polskiej administracji celnej. Dlatego, że nasza administracja celna i fitosanitarna nie była dostosowana, nie miała po prostu takich możliwości, bo do tego potrzebne są kadry i laboratoria, żeby przy takim dużym napływie zboża być w stanie ocenić, badając ją, czy to jest zboże paszowe, spożywcze czy inna. w związku z tym, żeby przyspieszyć odprawianie, oni sami doradzali importerom klasyfikowanie tych, tych partii wjeżdża, zboża, które wjeżdżało właśnie jako zboże techniczne. Co notabene, już po dotarciu na miejsce można było też to badać i przeklasyfikowywać, ale tego już nikt, nikt nie robi. W związku z tym tu jest pewien problem związany z faktem, że po pierwsze było wiadomo, iż to zboże wejdzie na polski rynek, nawet, nawet bez wojny było wiadomo, że, że ono wejdzie. No to trzeba było przygotować pewną strategię, nazwijmy to administracyjną, związaną również z ochroną polskiego rynku. E, tego się nie zrobi w jeden dzień. Trzeba byłoby też przygotować pewną strategię komunikacyjną, związaną z, z, z rozmową. E, z producentami, no i oczywiście pewne narzędzia związane z ochroną też ich interesów, które są zagrożone, to jest jasne. A co robią nasze władze? No, jeszcze jesienią ubiegłego roku eurokomisarz Wojciechowski, notabene, przecież odpowiadający za rolnictwo w Polskim Sejmie, mówił, że Unia Europejska wprowadzi ograniczenia, jeśli chodzi o import zboża z Ukrainy, właśnie po to, żeby chronić, chronić lokalne rynki. A w lutym pojechał razem z Ursulą von der Leyen do Kijowa i, i, i tam cała komisja obwieściła, że jakby przedłuża okres zwolnienia z cła No tak się nie da uprawiać polityki. Polityka w niektórych obszarach musi mieć charakter strategiczny. Trzeba wiedzieć, w którą stronę dążymy. Trzeba wiedzieć gdzie nastąpi kolizja interesów, trzeba się do tego odpowiednio przygotować, a ja mam wrażenie, że nasi rządzący, nie, 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 nie różnicuje tutaj obozów politycznych, mają horyzont planowania tygodniowy, a co najwyżej miesięczny. Mówią audytorium, z którym się spotykają, to co ich zdaniem to audytorium chce usłyszeć i w gruncie rzeczy żadnej strategii nie, nie realizują, to doskonale w moim zdaniem widać na przykładzie ukraińskiego zboża. Różnica jest tylko jedna zasadnicza. Znaczy w sporej części sami sobie wykorowaliśmy problem, wiedzieliśmy, że on nastąpi. No przecież to nie trzeba być jakimś mędrcem. Ale po drugie, na co też warto zwrócić uwagę, że Polska podjęła pewne działania, moim zdaniem w ogóle przeskalowane, bo na przykład Słowacja e, zamknęła swój rynek, ale tranzyt e, zostawiła. Ale nawet e, nie, zwróć, nie zwracając na to uwagę, to warto jednak powiedzieć, że za Polską poszły inne kraje. Słowacja, Węgry, Rumunia i bodajże Bułgaria. Ja dobrze pamiętam, pięć państw wprowadziło ograniczenia, ale Polska była w tym sensie pierwsza. To pokazuje też to nowe zjawisko, które w czasie wojny jest coraz silniejsze, że Pol Polska zaczyna być postrzegana jako pewien, pewien, pewne państwo, może nie tyle liderujące, no, ale mające swój ciężar gatunkowy w regionie. I jak my będziemy uprawiać złą politykę, pozbawioną pewnej wizji strategicznej, nieplanowaną, bez odpowiednio wcześniejszego budowania narzędzi, tej polityki, to niestety może mieć to również charakter regionalny, a to już jest wtedy znacznie, znacznie gorsze. I ostatnie zdanie. Oczywiście, że wszyscy mówimy, przecież nie uczestniczymy w pierwszej debacie o tym, że polska polityka powinna być aktywniejszą polityką. Rozmawialiśmy w 2020 roku na przykład o polityce wo wo wobec Białorusi. Mamy rok 2023. Problem polega na tym, że poza naszym mówieniem w tej sferze realnej niewiele się zmienia. I to jest, jakby, du, 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 duży, tak ja to oceniam, duży, duży problem. Ja uważam, może błędnie, może naiwnie, że ludzie, którzy się wypowiadają publicznie, mogą w gruncie rzeczy tylko w jeden sposób starać się wpłynąć na tych, którzy podejmują decyzje, czyli, czyli rządzących. No oczywiście poza głosowaniem, bo każdy z nas jest obywatelem i może głosować. To znaczy, możemy budować pewną presję opinii publicznej na rzecz, na rzecz pewnych rozwiązań. I, i, i to jest realny w moim odczuciu, poziom, poziom ym, wyboru. To znaczy, <laughs> albo budować tę presję, nawet ryzykując pewne przesterowanie retoryczne, albo tego nie robić, ale wtedy zwycięży bezruch, wtedy zwycięży brak polityki. I wtedy za kolejne pięć lat będziemy mówić, że no, niestety znowu się nie udało. To, ale, to mam ale, propozycję. Ale, Zostawmy ale... odłóżmy. sprawę. ostatnią hmm. rzecz. Bo. Yy... Ten pomysł, który ty proponujesz, to jakby, przynajmniej ja to tak rozumiem, ale może to większość tak rozumie. To jest alternatywa dla Unii Europejskiej. Nie. Okay. No, no, to nie jest ten. Problem jest inny. Okresu przejściowego. Bo rozumiesz o co chodzi. Chodzi o to, że e, przy tym całym zamieszaniu z e, zbożem e, wyniknę pokazało się e, wiele poziomów. E, Niekompetencji, na wielu, y, i braku strategii zabezpieczenia interesów. I po jednej jednym. i po drugiej stronie. I po stronie. jednej i po drugiej stronie Ukraińcy system też skupu to podważają. To kompletnie leży. Oczywiście. I tutaj jakby my na tym poziomie komunikacji się rozumiemy. Natomiast w momencie, kiedy zdając sobie sprawę, że chcesz zamieszać w kotle debaty politycznej, e, proponując federację z Ukrainą. I mówiąc na przykład, bo tak powiedziałeś w debacie z, z, z Igorem, że chcesz deregulacji, jakby, przynajmniej ja to tak zrozumiałam, deregulacji rynku rolnego, to w pewien sposób mówisz: zostawmy tutaj ten, ten kierunek, a skupmy się na wschodzie, bo tu nam nie wychodzi, więc idziemy na wschód. Zweryfikuj w takim razie mój ja w ogóle nic... błędny osąd tej koncepcji, i wtedy możemy iść dalej, bo jeżeli, Dobrze, no to... jeżeli chcesz po prostu wprowadzić do debaty pomysł, że trzeba być bardziej aktywny i trzeba mieć strategię, to jakby tutaj nie ma sporu między nami. Ja tylko ja postuluję ogóle... o większą precyzję. Dyscyplinę. Tak, dyscyplinę to, terminologiczną. To, to ja w ogóle myślę, też, że między nami wielkiego sporu. Ja też, nie się też tak wdech, że nie ma. Ale zaraz sporu. doprecyzuję. Dobre? Tylko, żebyśmy mogli też w takim kierunku. Porozmawiajmy, bo ten zboż jest bardzo dobrym przykładem. Zostawmy to zbożu, bo Zostawmy tych, zboże. tych pól tak. takich jak zboże. Odsyłamy na do różnych... bardzo dobrej dyskusji tutaj też na Twoim kanale o zbożu. Tak jest. E, e, zapraszam do, 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 do odsłuchania z Marcinem Nowackim. Tak. Nie, Nawiasem pytania. mówiąc, nasz zakaz e, dotyczy nie tylko zboża, bo na przykład tak. zabroniliśmy przywozu wina z, z Ukrainy. No, ale to tranzyt to jest pytanie, otworzyliśmy, także to też musimy... Ale wino naszym... ukraińskie zagraża interesom tak. czyli no. Polskiego wielkiego przemysłu winarskiego. No tak, no, ale to, to ale pokazuje pewne absurdy administracyjne. Ale dajcie powiedzi. Spróbujmy po, porozmawiać o tym, jak budować te polityki sektorowe, w poszczególnych między naszymi państwami, bo tych pól i współpracy, i potencjalnego konfliktu jest jak to zwykle, tak? Między sporo. Zamiastem. W jaki sposób budować strategicznie, ale też tak średnioterminowo, tak, tą sytuację po wojnie, która będzie, tak, Bo mamy no kwestie firm transportowych, tak, która przecież budziła bardzo wiele. Bardzo wiele emocji między naszymi państwami. No bo jesteśmy konkurentami. Tak? My jesteśmy dużym graczem, Ukraina też jest całkiem spora. Jeżdżą po naszych drogach. Wcześniej ciężarówki z Ukrainy, z Białorusi nie płaciły opłat. No to jest wiele rzeczy, tak? Jest wielka szansa dla obu stron na przemysł zbrojeniowy, tak? wielka szansa na, na współpracę. No cała kwestia. Sojuszu militarnego, tak? Znaczy, jak budować współpracę między Polską a Ukrainą po wojnie, w sytuacji, kiedy jedno państwo nie będzie jeszcze członkiem tego samego sojuszu, którego, którego my jesteśmy członkiem. Nie wiemy, kiedy to się stanie, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Znaczy, I też kwestia historyczna, prawda bardzo wrażliwa dla, dla polityki. Nie można jej omijać, bo, bo ona wpływa na. Politykę i budzi ogromne emocje. Kwestia edukacji, jak uczyć, według jakiego systemu uczyć dzieci, które ukraińskie w Polsce, no bo to będzie bardzo, znaczy problem. No, to, to już się dzieje, ale ten problem może narastać. I tak dalej, i tak dalej. Tak, no, Wymienię kilka, tak? Chodzi o to, tak. w jaki sposób podejść, prowadzić, no. mam politykę, że chcemy wywrzeć. I to nasza rozmowa ma służyć też temu, żeby wywierać nacisk w dobrych sprawach, w jaki sposób prowadzić tę politykę, budować strategię współpracy po wojnie zakończonej, a jeszcze przed przystąpieniem Ukrainy do, do tych organizacji międzynarodowych. No i tu jest właśnie klucz całej tej kwestii i mhm. w ogóle przyczyna, dla którego ja uznałem za celowe zacząć o tym mówić. Mianowicie wiemy, Jaki jest punkt startu, i wiemy, jaki jest najlepszy model docelowy. Bo tutaj też przecież nie ma sporu. Uważamy, że Ukraina powinna być członkiem Wspólnoty Europejskiej, członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. I też wiemy, że jest jakiś okres przejściowy. Ten okres przejściowy, długość tego okresu przejściowego jest dzisiaj nieznana. My możemy uważać, nie? politycy ukraińscy mówią, że trzy lata to jest ten czas, kiedy. Oni będą potrzebowali, żeby wejść do Unii Europejskiej. Moim zdaniem to jest duży optymizm, a być może nawet naiwność. Ja w ogóle nie wiem, czy ta perspektywa polityczna, już została, mówmy tylko o Unii Europejskiej, jest, jest realna, dlatego, chociażby ze względu na wymóg konstytuc referendum konstytucyjnego we Francji. Ale to są kwestie jakby inne, nawet zakładając, że Ukraina znajdzie się w Unii Europejskiej i że znajdzie się w NATO. Mamy ten okres przejściowy. Ten okres przejściowy może być różnie opisywany, ale on oznacza konieczność budowania pewnych rozwiązań i dyskutowania o tych rozwiązaniach, które stabilizują sytuację na Ukrainie, bo, bo zdestabilizowana sytuacja jest groźna po prostu przede wszystkim dla nas, jako dla państwa graniczącego i to, o czym ja mówię, to jest ko konieczność dużej aktywności i intelektualnej, i politycznej, i właściwie we wszystkich obszarach, która spoczywa na państwu polskim, na rzecz wypracowania jakiegoś modelu przejściowego. Ten model przejściowy powinien spełniać te kryteria, o których powiedziałem, czyli na przykład w obszarze bezpieczeństwa gwarantować bezpieczeństwo Ukrainie, bo bez bezpieczeństwa nie ma. Perspektywy odbudowy. Od ja, ty, ja tylko Pani mówię o. To mówi. Nie, nie, ja tylko. <grym> mu... I, I tu jest pewien, pewien problem. Mówienie, że Unia Europejska nam to rozwiąże, czy że NATO nam to rozwiążą, nie jest wyjściem z tej sytuacji, bo tak nie będzie. W przypadku NATO już dzisiaj mówi się o tym i powszechnie dyskutuje, że gwarancje bezpieczeństwa przez jakąś grupę państw, zawsze się wymienia w tym kontekście Polskę, Będą musiały być, być udzielone. Mamy dzisiaj artykuł premiera Morawieckiego i premierów Czech, Czech i Słowacji, w Foreign Affairs, i oni też odnoszą się tam do tej kwestii w tonie aprobatywnym. Czyli jakieś rozwiązania będą podejmowane, i one będą fundamentalnie istotne, bo będą porządkowały nasze życie i tutaj, i, i na Ukrainie. I, i, ja uważam, że żeby to prawidłowo przeprowadzić, potrzebne są nie tylko decyzje, ale potrzebne jest też budowanie uzasadnienia społecznego na rzecz tych decyzji, czyli poparcia społecznego, bo, bo ryzykujemy, że, 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 że pewne rozwiązania będą miały miały przeciwników i to jest coś, co odczułam jako palące, bo te decyzje trzeba już podejmować. A członkostwo w Unii czy w NATO może nastąpić, nie wiem, w roku 2028 albo 2032. Tego nie wiemy dzisiaj. Powinniśmy działać na rzecz szybkiego wejścia, ale tego nie wiem. I ostatnia kwestia, bo myślę, że to też jest ważne. Ja sobie mogę wyobrazić system, że Ukraina, dążąc do Unii Europejskiej, będzie w trybie jednostronnym przyjmowała regulacje prawne akceptowane przez Unię Europejską, bo taka praktyka przecież i miała miejsce w przypadku innych państw i ma nawet miejsce w przypadku państw, które, no tak jak nie wiem, Czarnogóra na przykład wprowadziła euro aktem jednostronnym. No to, to to jest możliwe. Więc w tym sensie. Tu nie ma alternatywy, że albo system jakiś polsko-ukraiński, i to musi oznaczać rezygnację z, z ustawodawstwa i porządku prawnego polskiego i Unii Europejskiej. To można, można przeprowadzić i można to w sposób jakby normalny zorganizować. Natomiast kwestie fundamentalne w zakresie bezpieczeństwa będą wymuszały nasze decyzje i to szybko. To zresztą do tego na pewno dojdziemy, Agnieszka. Teraz ja sobie odbiorę czas anteną. Bardzo proszę, jest wolność. Układ otwarty. Układ otwarty. Dobrze. Tylko dokończę myśl, jak ja sobie wyobrażam nasze członkostwo w Unii Europejskiej, bo też uważam, że ten proces będzie bardzo długi, będzie bardzo trudny i to, czego... nasze członkostwo, czy ukrańskie? Ukrainy. Ukrainy, członkostwo w Unii Europejskiej, ale to, jeżeli już możemy coś nazywać, to wyobrażam sobie jako tandem e, ukraińsko-polski w Unii Europejskiej i tego na przykład obawiają się Niemcy i Francuzi, e, że przesuwa się punkt ciężkości z, e, z, tego, z tej starej Europy do Europy Środkowo-Wschodniej. I to też będzie naszym e, plusem w Unii Europejskiej. Jeżeli zbudujemy nie na koncepcji federacyjnej albo konfederacyjnej, tylko to jest trzecia też fajna koncepcja, którą można warto wprowadzić do debaty funkcjonalnej. Czyli ona jest porównywana do wrzucania kamyczka do jeziora, czyli za, za, ich się robią takie wtedy kręgi na tym jeziorze, czyli małymi krokami a, poszerzania integracji wtedy, kiedy ma się wspólne interesy. I ja tak bym sobie wyobrażała, i poszanowanie, dbanie o interesy naszych przedsiębiorców, rolników i różne grupy czy sektory gospodarki polskiej. Bo prawdopodobnie, bo Francuzi i Niemcy sobie zabezpieczą swoich, więc to, to nie musimy się martwić. My powinniśmy dbać o swoich. W procesie właśnie i proces procesie integracji Ukrainy. Natomiast dobre praktyki, które narosną w Trakcie tej historii integracji, będą będę punktować w czasie, kiedy już będziemy w Unii Europejskiej. Złe praktyki będą na pewno utrudniać nam te relacje, i tutaj się zgadzam, że to rozczarowanie, na przykład z procesu długiego, jeżeli to się rozciągnie bardzo w czasie, to z pewnością będą nam ten proces utrudniać albo te relacje utrudniać, a jednocześnie te rzeczy, o których wspominasz, czyli. Elementy bilateralnej współpracy będą elementami, które będą nam jednak utrudniać współpracę. I są kwestie historyczne, które próbujemy jakby odsunąć w czasie, znaczy trochę o nich nie mówić, ale one wymagają debaty. Ja wielokrotnie byłam na debatach, rozmowach z, Ukraiń, z Ukraińcami i to są trudne rozmowy, ale nie można powiedzieć, że my ich nie prowadzimy od wielu lat. Z I w kręgach historyków, i politologów, i, i kulturoznawców. Może one nie przebijają się do debaty publicznej, bo do debaty publicznej w Polsce przebija się tylko Wołyń, Bandera i kwestie, które bolą polskie społeczeństwo, ale też musimy to jako w debacie publicznej m, brać pod uwagę, w związku z czym, ponieważ będzie przygotowywany ten traktat polsko-ukraiński, to również stronę ukraińską powinniśmy, moim zdaniem, tutaj rząd mam nadzieję, że to robi, przynajmniej tak deklaruje, um, oddziaływać na stronę ukraińską, żeby tę kwestię e, Rozwiązać, tak jak na przykład cmentarz Orląd Lwowski, prawda? Bo zdaję sobie sprawę, że interesy są bardzo ważne, ale kwestie symboliczne w, takiej, w takim odbiorze społecznym są też bardzo ważne. I o tych kwestiach historycznych nie jestem zwolenniczką tego, żeby oddawać tylko historykom, ponieważ jeżeli nie mówi się o tym publicznie, to tak czy siak zagospodarowuje to, czy rosyjska propaganda, czy różne środowiska radykalne, które przejmują tę debatę, tak czy siak mówiąc o tym. I narzucając, mówiąc o tym, że Ukraińcy to tylko i wyłącznie są, są te kręgi, które właśnie źle traktują Polaków na Wołyniu, a to jest o wiele bardziej skomplikowana sytuacja, sprawa i trzeba ją rzeczywiście Sprawie bilateralnej rozwiązać. Może nie rozwiązać. Słowo rozwiązać to jest, <noise> to jest tak, jakby dwa plus dwa to cztery. Nie da się tego rozwiązać. Na pewno o tym trzeba rozmawiać, na tym trzeba dyskutować i to jest dialog historyczny. Bardziej, tak mi się wydaje, aniżeli tylko postawienie sprawy tak, że trzeba to dać rozwiązać. Jeżeli chodzi o. Mam czas te Na Nabranko oddechł, ale już. Z powrotem do przychodziła. Tylko dwa słowa ostatnie, jeżeli chodzi o kwestie edukacji i tych społecznych rzeczy, moim zdaniem to jest niesamowity fundament, na którym my mamy ten kapitał. Właściwie nie tyle marginalizowany, co w ogóle nie zauważany. Tutaj jest coś, co w Unia Europejska. Też yy, zrobiła rzeczy, które nadzwyczajne, prawda? Bo do tej pory Unia Europejska była w czasach kryzysu nazywana przez Ukraińców m.in. deep concern, czyli głęboko tak zatroskana. Zresztą sobie żartowali Ukraińcy często na, na ten temat, że jeżeli coś się dzieje, to oni są albo very deep concern, albo deep concern, albo very much concern, i jakby skala tego koncern była zróżnicowana, ale na, tym, na tych deklaracjach się zatrzymywał. Natomiast moim zdaniem my nie możemy na ten moment jeszcze ustalić, jakie będą procesy samej Unii Europejskiej, też ze strony Polski, względem samej Ukrainy. I tutaj się w pełni zgadzam, że my, jako Polska, musimy być też na to przygotowani, bo te nadzwyczajne Procesy w skali europejskiej będą miały miejsce, zarówno ze strony Rosji, destabilizacyjne i próbujące rozsadzić od środka ten bufor w postaci konfliktu na obrzeżach Ukrainy, a jednocześnie procesy, które będą związane z decyzjami instytucji europejskich. Bo śmiem twierdzić, że Owszem, partykularne interesy różnych państw, typu Francja, Niemcy, a, zawiodły na tym procesie wojny w Ukrainie, ale instytucje europejskie, jak na razie, trzymają fason i potrafiły się na tyle zmobilizować w ramach tego kryzysu i konfliktu, żeby otworzyć granice. Tak, no my otworzyliśmy granice, ale znając skrupulatność europejskiej biurokracji, to było nie do wyobrażenia, że udało się tyle rzeczy y, y, ogarnąć i na przykład finansować też zbrojenie. Paradoksalnie, do... nawet lepiej w tej Ukraiń. sytuacji, my nie jesteśmy zwykle zwolennikami właśnie zacieśniania, współpracy, y, integrowania się w Unii, ale znacznie lepiej, tak jak powiedziałaś, zadziałała Unia, niż poszczególni ci najważniejsi gracze Unii. Tak? Znaczy, mamy większą z... szansę, na przekonanie całej Unii tak. Europejskiej do tych rzeczy, na których nam zależy, niż na przekonanie Niemców Albo i Francuzów. Węgrów. No już nie mówiąc o Węgrach. Tak. E, ale oni są mniejszym, mniejszym graczem. No dobrze, to słuchajcie, jak no. mamy podejść do tego. Ale ja bym z tak. szacunkiem nieco tonował ten entuzjazm wobec administracji unijnej, bo ten jednak jeśli chodzi... To sobie, to, 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 jeśli, nie ma entuzjazmu w moich słowach. Tylko, że lepiej takim to działa razie. niż w Berlinie i Francji. I, i, czy w parę, ale, Spominy, ale, ale, ale jednak pamiętajmy o tym, Polska Nie otrzymała wsparcia unijnego związanego z przyjęciem takiej rzeszy migrantów, albo jeśli otrzymała, to w dalece nie wystarczyło. Czy myśmy szczerze. prosili o takie wsparcie? Ja generalnie podzielam tę ocenę, że Unia Europejska, czy biurokracja unijna w całym tym obszarze, czy spraw związanych z wojną, zdaje egzamin. Ale musimy też wiedzieć, bo to przecież nie jest żadna tajemnica, że Ursula von der Leyen realizuje pewien, pewien nazwijmy to, plan federalizacyjny, czy, 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 czy pogłębionej federalizacji. Na, tak, tak, tak ja to, tak ja to, to oceniam. A to jest w ogóle osobne zagadnienie. Natomiast w moim odczuciu, w tym naszym rozumowaniu jest jeden słaby punkt. Znaczy my zakładamy, że Prędzej czy później, może za lat 5, może za lat 8, a może wcześniej, nastąpi ten moment przełomowy i Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej i, i do NATO. I powinniśmy w związku z tym aktywnie działać na rzecz takiego scenariusza. Ja się zgadzam, że tak powinniśmy robić. Natomiast zastanawiam się, albo przynajmniej stawiam to jako pewną kwestię. Um, Jaką politykę prowadzić, jeżeli by brać pod uwagę, że ten moment nie nastąpi? Z kilku powodów. Po pierwsze, przyjmowanie choćby do Unii Europejskiej państw o takich rozmiarach jak Ukraina jest procesem długotrwałym. No, Turcja jest tego najlepszym przykładem. W moim odczuciu, jeśli chodzi o Turcję, to nie, nie chodzi o kwestię że, tego, że to jest państwo muzułmańskie, bo. Nie, Najwięksi gracze utrzymują duże dlatego. mniejszości muzułmańskie u, tak. u siebie, tylko jest pewnym problemem dla Unii Europejskiej przyjęcie państwa tak ludnego, bo to oznacza znaczące, a nawet bym powiedział, rewolucyjne transfery finansowe w obrębie, w obrębie Unii. W przypadku Ukrainy ta sytuacja jest jeszcze gorsza, no bo mamy państwo zniszczone, zniszczone wojną. Jak wygląda przyjmowanie do NATO, no to obserwujemy. Ja zakładam, że prze, zostaną przełamane te opory yy, yy, przede wszystkim Turcji Węgry, wydaje mi się, tutaj yy, idą trochę yy, śladem, śladem Turcji, natomiast w przypadku Ukrainy te opory będą nie, nie mniejsze, nawet jeśli te wszystkie czasochłonne procedury zostaną, zostaną przełamane. Co to wszystko oznacza? Mianowicie to, że ten nasz scenariusz pozytywny, wejścia Ukrainy. Do NATO i wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej nie jest scenariuszem pewnym. To jest pewnego rodzaju cel strategiczny. No ale z punktu widzenia państwa polskiego to implikuje pytanie, jaki mamy plan B. Znaczy, co zrobimy, jeśli okaże się, że ta perspektywa tych kroków, o których mówimy, się oddala albo jest trudna. A sytuacja na Ukrainie się destabilizuje, bo Ukraina będzie miała przecież. Ale to pozwól, że ja jeszcze problemy. skomplikuję to pytanie, bo chciałem je zadać, zanim zacząłeś teraz mówić. No bo mamy takie elementy tej współpracy polsko-ukraińskiej. Mamy z jednej strony, to o czym wspomniałeś, niebywały kapitał społeczny zbudowany. Nie? To jest coś, Historycznie nieznanego, na pewno za naszego życia. Nie wiem, pewnie wcześniej, może kiedyś było. Nie jestem historykiem, nie zastanawiam się na tym, ale to jest coś niebywałego, co się zdarzyło między Polakami a Ukraińcami. Ta emocja, którą widać, czuć na Ukrainie bardzo, bardzo silnie, taki my u, przeciętnego, u przeciętnych ludzi, nie? Ta ich wdzięczność, nasze zrozumienie, to jest coś niesamowitego super pozytywne. Drugi punkt. My sobie tu dyskutujemy o tym, jak powinna wyglądać ta, ta współpraca. W Kijowie dyskutują o tym znacznie, znacznie mniej. Dlaczego? No bo mają wojnę, bo oni po prostu walczą o życie a nie, i nie wiedzą, czy przeżyją, czy nie przeżyją. Tak? I jakby to jest, Nie mają też tylu sił do, do, do takich zasobów, żeby myśleć i prowadzić pracę strategiczne na tym, co będzie za 5-10 lat. Dla nich to jest dzisiaj kwestia życia i śmierci, więc oni też nie są aż tak gotowi. Po trzecie, tam jest. No oni jednak marzą o suwerenności. tak? Oni nie po to walczą z Rosją, żeby teraz tutaj się y, y, tworzyć przerysowując, wiem, że nie o tym mówisz żeby tworzyć zaraz drugie państwo z kimś innym i żeby tak się bardzo y, integrować. No, teraz budzi się duma Ukraińców. Tak? Oni w Te flagi wszędzie wiszą, to na każdym miejscu. Oni obnoszą się z tym. Jest modne chodzenie w strojach takich narodowo-patriotycznych, co jest w pełni zrozumiałe. W związku z tym, jakby to tam jest ich ta emocja, a politycy zawsze idą za emocją społeczną. Po czwarte, wreszcie, jak się wojna skończy, to zobaczymy, na ile emocje są ważne, na ile są brutalne interesy. Nasi partnerzy, partnerzy o których mówimy, Francja, Niemcy, cała też powiedziałaś, jakby nie są entuzjastami zbyt dużego tandemu tego, żebyśmy my się tak bardzo integrowali z tą Ukrainą, no bo to nie jest w ich interesie. W związku z tym, będą grać przeciwko temu. I mają do tego milion narzędzi, bo mhm. mają miliony euro e, e, firmy, które tam będą wchodzić, które będą kusić. No i na końcu ten. Włodymer Zeleński, czy ktokolwiek, tak, czy wojewoda, czy tam ktoś decydujący o tym, będzie podejmował decyzję. No dobra, to czy emocje, prawda, bracia Polacy, czy Siemens, czy Alstom, czy jakaś inna firma, która to może wejść, a mówi, no no dobra, jak wpuścicie, to my wam damy tego Alstom, a nawet damy wam tutaj zniżkę fajną, prawda, ale... Polaków poklepiemy. Poklepie. Ale za, za to coś tam, tak? Więc te wszystkie... Ja nie twierdzę, że Ukraińcy nas tutaj nie, no, mógł, zrobią... Sprawa. Rozmawiamy o interesach. Ale mamy te wszystkie elementy, więc i ten kapitał społeczny, i to, że oni dzisiaj myślą o, o wojnie, a nie o tym, o czym my tutaj dyskutujemy, że marzą o suwerenności, no i że to, że będzie wielu niechętnych, potężnych graczy, którzy nie będą sprzyjać tej naszej, tej naszej integracji czy bliskiej współpracy. Wobec tego my musimy się, z tym, z tym wszystkim musimy się uh -huh. zmierzyć. Nie? I co wy, co wy na to, jak, jak, jak do tego podchodzić? No ja, ja uważam, że e, ten scenariusz. No, słyszę, nega... przepraszam, co powiedział Marek. Także no być może Ukraina i nie wejdzie ani do Unii Europejskiej, na no to też jest możliwe. I to trzeba oczywiście też brać pod uwagę. I to jest scenariusz, który jest dla nas jak najbardziej teraz realny. Niemniej jednak e, to, co się dzieje, a mianowicie to, że Ukraina. Przecież ile myśmy czekali, żeby wejść, być dopuszczony do wspólnego rynku. Wiele lat musieliśmy dostosować się do kolejnych tam etapów integracji, negocjacji i tak dalej. Są naprawdę nadzwyczajne środki teraz przyjęte, żeby pomóc państwu ukraińskiemu. Na ile one będą. Jak długo one przetrwają, tego nie wiemy, ale to oznacza, że. Nawet przy założeniu, że Ukraina nie wchodzi do Unii Europejskiej, i to jest ten scenariusz chyba najbardziej realistyczny w tym okresie przejściowym, to mamy państwo, które po pierwsze, to co ty wspomniałeś, jest asertywne w swojej polityce. To trzeba zdawać sobie sprawę, że Ukraińcy owszem, wysyłają bardzo pozytywne sygnały i do Polaków, i do Niemców. Oni bardzo często dziękują za pomoc i Niemcom, i Francuzom, nawet jak nie dostają tyle takiego wsparcia jak od Polski, co też było widać podczas wizyty załańskiego w naszym kraju, co jest zrozumiałe, bo są w czasie wojny i potrzebują pomocy militarnej, ale z drugiej strony, poza tymi symbolami. Myśmy wiele nie uzyskali w realnej polityce, bo z, musimy zdawać sobie sprawę, że oni też okrzepli, w jaki sposób prowadzić tę politykę tw twardą. I, I ja mówię to z pełnym szacunkiem <grymiania> dla strony y, ukraińskiej. Bo i mają wojnę, i mają specjalne okoliczności, ale też musimy jakby zabezpieczyć swój, swoją pozycję w stosunkach z Ukrainą. I biorąc to wszystko pod uwagę, patrząc oczywiście w przyszłość, możemy wykorzystać i instrumentarium Unii Europejskiej, ale też Stany Zjednoczone, które to jeszcze nie pojawiło się u nas w dyskusji, które będą Zainteresowane, w moim przekonaniu, żeby tę wschodnią flankę NATO utrzymać w miarę stabilną. Jeżeli nie będą zainteresowane bardzo dużą aktywnością w Europie, co jest prawdopodobnym również scenariuszem negatywnym z naszego punktu widzenia, że osłabią swoje zaangażowanie do porównywanego do dzisiaj, to również na Polsce. Będzie to, co ty wspomniałeś, gwarancje bezpieczeństwa jakieś do Ukrainy, ale bez Stanów Zjednoczonych my e, uważam, że to byłoby bardzo ryzykowne, gdybyśmy nie wciągnęli to Stanów Zjednoczonych, bo wobec takiego mocarstwa nuklearnego, jakim są, są jest Rosja, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy tylko w Europie środkowej dali gwarancję bezpieczeństwa. Ukrainie i żeby one wystarczyły do tego, żeby w perspektywie długoterminowej dać szansę rozwoju temu państwu, Czy, czyli żeby powróciły firmy, żeby inwestycje zagraniczne wróciły i tak dalej, i tak dalej, przy całym szacunku dla mojego państwa. To jednak bez Stanów Zjednoczonych no nic się tutaj no, w kwestiach bezpieczeństwa nie... Wydaje mi się, że nie drugi. ma nikogo, ja się przynajmniej z takim poglądem w Polsce nie spotkałem, kto by proponował żeby to tylko polska była gwarantem bezpieczeństwa. Nie, mówię Ukrainy. o tym artykule i Nie, myślałem, mówiłem, że mówiłem o tym, że jest dyskutowany w różnych kontekstach i różnych formułach pewien pomysł, czy pewna idea stabilizowania sytuacji na Ukrainie po wojnie, ale zanim Ukraina wejdzie do do NATO. No takie są pomysły. Bo perspektywy tak, wejścia do NATO są w moim odczuciu, odczuciu dość oddalonymi. I w, w takiej konstrukcji pojawia się idea pewnej koalicji chętnych, która to koalicja, i tu jest pytanie jeszcze w moim odczuciu, otwarte, czy miałby być to system wielostronny, czy bilateralny, czy suma systemów bilateralnych. Która to koalicja chętnych, złożona z państw natowskich, w tym przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, to jest oczywiste, udzieliłaby gwarancji bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Ukrainie. Polska jest zawsze wymieniana w gronie tej koalicji chętnych no z, z oczywistego i jasnego powodu. Znaczy, żadne gwarancje no, bezpieczeństwa to, dla myślałem, Ukrainy. Że, bo nie pojawiły się nie, nam Stany Zjednoczone, stąd myślałam, że jakoś gdzieś nie. Tam, nie no ale, no, to, to nie, nie ma sensu dyskutować o oczywistościach. Znaczy, Polska jest tu niezbędnym elementem z tego prostego powodu, że żadne, również i amerykańskie, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nic nie znaczą bez zaangażowania Polski. Polska jest głównym centrum dotarcia tego wsparcia wojskowego na, na Ukrainę i to jest jakby, jakby kluczowe. No ale jeżeli już dyskutujemy o pewnych scenariuszach nieidealnych, no to musimy jakby. Konsekwentnie analizować sytuację. W moim odczuciu te nieidealne scenariusze, czyli takie, że proces integracji czy wchodzenia Ukrainy do Unii Europejskiej się przedłuża i proces wchodzenia Ukrainy do NATO się przedłuża, co nie oznacza, żeby nic nie robić w tak zwanym międzyczasie, no oznacza również, w moim odczuciu fakt budowania jakiegoś choćby przejściowego, ale 10 lat to nie jest mało. Systemu, który by stabilizował sytuację na Ukrainie. Bo Ukraina, oprócz problemu odbudowy, będzie miała całą masę wewnętrznych napięć, związanych choćby z powrotem do cywilnego życia e, dzisiaj zmobilizowanych mężczyzn i wyzwaniem związanym ze ściągnięciem milionów osób, które wy, wyjechały w czasie wojny z Ukrainy. No i oczywiście Ukraina będzie miała, wielki, myślę, nadal, cały czas i nie Niemalejący nie, nie problem związany z wrogą, agresywną, destabilizującą polityką Federacji Rosyjskiej. Tu też, wydaje mi się, mamy być może pewną wspólnotę poglądów, że trudno liczyć dzisiaj na zas zasadniczą zmianę w krótkiej perspektywie polityki Federacji Rosyjskiej wobec, wobec Ukrainy. No ale integracja Polski z Ukrainą. Trudno ja, sobie wyobrazić. Ty, ja tylko formułuję myśl taką, że jeżeli plan A, czyli Unia i NATO, od, okaże się planem mniej realistycznym niż się to dzisiaj sądzi, to to nie znaczy, że my zostaniemy zwolnieni z konieczności budowania jakiegoś rozwiązania. A człowiek nigdy się nie Również w stabilizującego zdanie, Ukrainę, bo to. Bo to to i, i, się nie okaże, tylko że to się nie, nie będziemy wiedzieć. Właściwie no do w, momentu. Za 15 lat to się nie, nie, nie stanie. Nie, nie. Ale ale będziemy to, wiedzieć, będzie, to jest, będziemy ten scenariusz, wiedzieć, w którym teraz jesteśmy. B... Ukraina nie jest w NATO, nie jest w Unii Europejskiej i to jest ten scenariusz, o którym rozmawiamy. I decyzje będą podejmowane. Jeżeli premier Orban yy, mówi w wywiadzie, że na ostatnim szczycie liderów Unii Europejskiej dyskutowana była kwestia wojskowego kontyngentu państw Unii Europejskiej na Ukrainie po to, żeby stabilizować sytuację po wojnie, no to to są pewne decyzje, które państwa członkowskie, w tym i państwo polskie, jako najbardziej zainteresowane, bo ograniczone, będzie podejmowało. A to oznacza, w moim odczuciu, konieczność budowy pewnego uzasadnienia społecznego na rzecz tych decyzji, które mogą być niepopularne. Słuchajcie, żebyśmy zmierzali do jakiejś płyny powoli, e, spróbujmy dać taki kilka. Jesteśmy od tego, właśnie, żeby sugerować, wywierać nacisk. Co? Nasze władze, jaką politykę wobec Ukrainy w najbliższym czasie, a tak konkretnie powinniśmy prowadzić, co robić, no, żeby w rozsądny sposób zacieśniać tę współpracę, nie tracić szans, które będą się pojawiać, no i też jednocześnie, żeby nie przegrzać tej, tej sytuacji. No, pierwsza rzecz, jaka jest, jak mi się wydaje, no to gdzieś utknęła, a może nie utknęła, nie wiem, sprawa traktatu. O którym pewnie pewnym dużo się jest, mówiło. Tak, negocjowane jest po prostu. Powstał, który jakby wprowadzenie tego, traktatu, podpisanie tego traktatu, no pewnie po zakończeniu wojny, nie tak No, Ale jakby to już jest, to będzie bardzo duży konkret, no bo tam będzie dużo bardzo konkretnych rzeczy, które realnie nas będą ze sobą wiązać i zobowiązywać obie strony do tego, co, je, co waszym zdaniem jeszcze powinniśmy w najbliższym czasie próbować robić. I w relacjach bezpośrednich, i w otoczeniu, no żeby ta nasza współpraca polsko-ukraińska po wojnie nie uciekła. Znaczy, traktat to jest baza instytucjonalna, która pozwala dać na papierze to, co już się dzieje. Bo chyba nigdy w ostatnich, w ostatnich 30 latach nie było. Tylu spotkań roboczych, oficjalnych, roboczych na tylu szczeblach między Polską i Ukrainą, a w szczególności na poziomie rządowym premierów, prezydentów, a w szczególności premierów, bo w naszym systemie politycznym to premier podejmuje najważniejsze decyzje. I w tych okolicznościach to nie wiem, czy można w ogóle traktatem coś bardziej. Nawet ruszyć do przodu, jeżeli chodzi o konkrety, bo ta polityka, w, która przez wiele, wiele lat była nazywana strategicznym partnerstwem polsko-ukraińskim, nie była tym strategicznym partnerstwem. No, ciężko było to nazwać tym mianem, w szczególności, kiedy na przykład Ukraińcy w swoich dokumentach mieli 19 strategicznych partnerstw. No, jak ma się 19 strategicznych partnerstw, to nie ma się ani jednego. Ale to było minęło. Rzeczywiście Ukraina teraz dokonała właśnie strategicznego wyboru. Jest nim Zachód. Tym faktorem, oczywiście, w naszych relacjach jest bardzo mocno Rosja, ale moim zdaniem, trzeba przejść do konkretów. Poza, tych wiz poza tą wizją, którą może nie postulat do, do rządzących, ale postulat właśnie do tych, którzy, ach, może. Nie pretenduję, ale generalnie tych, to, to, którzy kształtują debatę publiczną, to jednak nazywanie rzeczy po imieniu, żeby też obywatele wiedzieli, w którym kierunku zmierzamy. Czyli scenariusz pozytywny w Unii Europejskiej, do Unii Europejskiej wchodzimy i to rząd moim zdaniem ten czy drugi realizuje. Tak? To jest postulat, który jest zainteresowany. To, że będzie to długi proces, to jest najbardziej realistyczny moim zdaniem scenariusz, że Ukraina. Na ten moment pozostaje długo poza tymi, długo no, poza strukturami NATO, Unii Europejskiej, ale jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że Unia Europejska się bardzo zmienia wobec tych, tych szczególnych okoliczności, to w moim przekonaniu my. Jako Polska musimy dostosowywać się do bieżącej sytuacji i też opracowywać strategię działania wobec tych nadzwyczajnych okoliczności. Mam tu na myśli, że Unia Europejska tak czy siak będzie się otwierać specjalnie na Ukrainę w sektorach, które, na które my musimy reagować: transport, handel, infrastruktura, te rzeczy, na które my musimy zabezpieczyć swoich też producentów. Druga rzecz, znaczy trzecia już rzecz, e, granica. To jest kwestia, która od wielu, wielu lat był jedyny moment, kiedy można było przejechać spokojnie przez granicę, a granica była zawsze problemem w polsko-ukraińskich strategicznych relacjach i pozostała tą e, granicą, która blokuje e, te e, relacje i często jest tak, że my mówimy o wielkich rzeczach, mówimy o wielkich symbolach, a potem schodzimy na poziom niżej i tego się nie udaje rozwiązać w rzeczach. Więc poza takimi dużymi hasłami, konkrety w małych sprawach też potrzeba rozwiązać. To, co my nazywamy małymi sprawami, ja uważam, będzie postępowało w rytmie szybszym niż duże przedsięwzięcia integracyjne. To będzie powodowało, taka jest moja opinia, pewną pewną asymetryczność po prostu bo pewne decyzje musimy podejmować jakby w, w toku ta to kwestia gwarancji bezpieczeństwa ale też budowy pewnego potencjału wspólnego wojskowego wspólnych przedsięwzięć w zakresie polityki przemysłowej na rzecz sił zbrojnych być może wspólnego systemu szkoleniowego no to to wszystko e, e, trzeba będzie o tym decydować znacznie 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 szybciej ten rytm Realnych decyzji, choćby w obszarze wojskowym, związane z zagrożeniem, będzie szybszy niż, li, niż li rytm politycznych decyzji, a, a przyjęcie Ukrainy do, do jakiejkolwiek organizacji jest decyzją przede wszystkim albo w istotnej części decyzją polityczną. I tu będziemy mieli do czynienia z pewną asynchronicznością, asynchronicznością działań. Po drugie, to już moim zdaniem gołym okiem widać, że od państwa takiego jak Polska, z racji położenia, z racji wielkości, z racji aspiracji, w ramach pewnego układu sojuszniczego, w którym istniejemy, te role też się zmieniają, będzie, będą formułowane większe oczekiwania. Znaczy, my będziemy stawiani przez naszych sojuszników. Na pozycji państwa, które powinno wskazać jakiś generalny, generalny kierunek całej, całej wspólnoty, czy to wspólnoty europejskiej, czy wspólnoty, czy wspólnoty natowskiej. Ja uważam, że to jest szansa dla nas, dlatego że taka jest normalna relacja. To znaczy, że jeżeli Unia Europejska czy NATO dyskutuje choćby. O kształcie polityki wobec Białorusi. To jest rzeczą naturalną, że państwo z Białorusią graniczące i mające na swoim terenie znaczną migrację czy diasporę białoruską, no, powinno mieć pewną wizję polityki wspólnoty i własną wobec tego, tego obszaru. To samo będzie w przypadku, w moim odczuciu, Ukrainy, a to implikuje, te dwa procesy, pewien większą aktywność również koncepcyjną, ale też w zakresie wiedzy. Propozycji, umiejętności użycia narzędzi politycznych, którymi dysponujemy, zarówno unijnych, jak i, jak i własnych. Czyli to będzie wymuszało większą aktywność, moim zdaniem, skokowo, większą aktywność państwa, państwa polskiego. Niektóre procesy, choćby związane z integracją wojskową, no bo jeśli poważnie mówimy, że Ukraina. Z jej docelową armią, o której mówią liderzy ukraińscy i polska armia, która docelowo ma też wzrosnąć. No, jeśli to wszystko bierzemy za dobrą monetę, to to, ma być te, to to mają być te siły, które powinny być główną barierą dla rosyjskiego ekspansjonizmu. A żeby to było realne, no to trzeba założyć daleko idącą, daleko idącą współpracę. Więc w tym sensie decyzje w moim odczuciu wyprzedzą, i to zapewne w sposób znaczący te Generalne, bym powiedział o charakterze przełomowym czy historycznym akces. A jeżeli w związku z tym mówimy o współpracy wojskowej, to w zakresie polityki zagranicznej powinniśmy mieć też daleko posuniętą współpracę, choćby z tego powodu, że trudno mieć różne czy konfliktowe polityki zagraniczne i jednocześnie współpracować wojskowo. To, to w dłuższej perspektywie się po prostu nie, nie da. My, na przykład. Nie mamy wspólnej, taka jest moja ocena, wizji polityki wobec Białorusi, inną politykę uprawia Kijów, inną politykę uprawia Warszawa, to też będzie wymuszało większą, moim odczuciu, znakomicie większą, większą aktywność. A w związku z tym, i to już konkluduję, to my, jako państwo zewnętrzne, czy frontowe, czy, 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 czy no znajdujące się na obrzeżach dzisiaj, Wspólnoty Europejskiej. Jeśli chcemy realnie zabiegać o to, żeby Ukraina została przyjęta do tych obydwu rodzin, to musimy znacznie więcej robić, niżli, niżli sąsiedzi na Zachodzie czy, czy, czy nasi partnerzy z drugiej części kontynentu. To wymusza, czy powinno wymuszać skokowo większą aktywność. Tej skokowo większej aktywności, bo za tym idą decyzje alokacyjne przecież nie zrealizuje się, jeżeli opinia publiczna nie będzie jakby popierała tego kierunku polityki. Bo ja uważam, że część opinii publicznej w Polsce uważa, że jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO, jesteśmy bezpieczni, w związku z tym w ogóle nie ma co się interesować Ukrainą. Ja uważam, że ten pogląd jest fatalny tutaj, tutaj. I, i grozi katastrofą za lat kilkanaście, ale, ale o tym trzeba po prostu dyskutować, rozmawiać, dlatego już kończę. O tym, o tym mówię. To fingers, jak to mówią. Puenta. <laughs> e, puenta e, Scenariusz jeszcze jeden, jeszcze bardziej negatywny. Mianowicie Ukraina nie dostaje żadnych gwarancji bezpieczeństwa, bo to też jest rozwiązanie, które trzeba brać pod uwagę, realistyczne, mianowicie, ale wymaga współpracy Polski i Ukrainy w sferze wojskowej. Zresztą nie, nie musicie mnie przekonywać. Przez 10 lat pracowałam w Akademii Obrony Narodowej i tam bardzo mocno byłam zaangażowana. Również Ukraińcy wtedy już przyjeżdżali i reformowali swoje szkolnictwo wojskowe na wzór, może nie na wzór, ale brali pewne praktyki z polskiego szkolnictwa wojskowego. W związku z czym widziałam, jak to się dzieje i widziałam już wtedy, że są pewne konkrety z tej współpracy polsko-ukraińskiej w praktyce. Ale. Tutaj pełna zgoda. Natomiast to, co ja widzę bardziej nawet realistyczne niż gwarancje, jakieś krzyżowe bezpieczeństwa, to takie zmilitaryzowane państwo buforowe, które jest, jest wschodnia flanka NATO i bardzo mocno uzbrojone po zęby państwo frontowe Ukrainy. Postawmy tu kropkę. Chociaż właśnie teraz się zaczyna ciekawy temat, tak. bo moglibyśmy tu może nieco twardy, bardziej tak aktywnie polemizować. Bo ja Ale mam akurat inny pogląd okay. na ten temat. To umówmy się może na jeszcze. Na To, to, to może umówmy się na osobną, na osobną rozmowę na ten temat. Co wy na to? No dobrze, no ale zwróć, ja zwróćcie państwo uwagę. Tak? Mówimy tak. o współpracy wojskowej, polityce zagranicznej, bliskiej współpracy gospodarczej, nie, humanitarnej. Nie nie, tym integracją. Tak. Nie, nie, nie. nie. Dobrze, bo ja mam wrażenie, że między... nie Nienazwana nie. formuła integracyjna. Nienaz nie. Między wami, wami spór tak naprawdę zasadniczy dotyczy tego, czy należy używać tego słowa na F, <ślad> czy go nie używać. I nie nie wolno przeklinać. I to tak, choć jest federacja. <grymne> to nie jest <grymne> największy problem. Tak naprawdę nie ma ba bardzo dużych różnic. A o tej współpracy, o, o tym, czy to ma być państwo frontowe, czy nie, to umówmy się na osobną rozmowę, bo na pewno o tych tematach tu będziemy dużo rozmawiać. I... No nasza Unia z Litwą Tak. do My... momentu, kiedy stała się Unią Realną, też była w gruncie rzeczy d okay, dwupaństwową. Muszę tutaj <grymne> tak, zakończyć. kiedyś trzeba postawić kropkę. Umawiamy się na następną rozmowę, bardzo już się na nią e, cieszę. Mam nadzieję, że państwo również. Jeśli chodzi o debatę polsko-ukraińską o przyszłości, to ona też się toczy. Ja niedawno byłem w Kijowie na takiej konferencji, którą organizował Centrum Mieroszewskiego mm -hmm. i Prism Ukraine. I za co przepraszam, z pewnym opóźnieniem, ale pojawi się wkrótce relacja w Układzie Otwartym, więc też posłusze, posłuchacie państwo różnych e, głosów, e, które tam padały. E, do tego tematu będziemy wracać. Przypominam, 11 maja o godzinie 17. Zapraszam serdecznie na spotkanie we Wrocławiu do zajezdni na grabiszyńskiej. Legendarnego, e, legendarnej ulicy e, i, i bardzo ważnego, ciekawego miejsca we Wrocławiu. Tam będzie Marek Krajewski, będzie też spotkanie, na którym ja będę mógł odpowiadać na Państwa pytania. To będzie program na żywo nagrywany. E, który będzie relacjon z udziałem publiczności, który będzie relacjonowany. Dziękuję bardzo. Agnieszka Legucka, bardzo. Marek, budzisz. E, przyjazna, bardzo merytoryczna rozmowa, i taki jest właśnie układ otwarty: przyjazny i merytoryczny. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.